Dobra, chyba nagrywa. Siema, 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 z tej strony Tomasz. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, znowu buszujemy w pszenicy. Niestety robimy tę trójkę, niestety nie będę miał dla Was filmu z drugiego zabiegu na liść flagowy, bo mi gdzieś wcięło. Kamerka robi sobie co chce, czyli sobie robi ze mnie jaja. Nie chcę nagrywać. Znaczy, nagrywać nagrywa, później gdzieś mi te filmy znikają. No trudno, nie będzie z dwójki, z żadnego filmu, ale chciałem wam nagrać coś z trójeczki. No jak widzicie, zaczęliśmy wykonywać już zabiegi, no pszenica mi się wykłosiła, jeszcze nie kwitnie, ale lada moment zacznie. Pełne, wszystkie kłosy na wierzchu, także stwierdziłem, że jadę póki jest jako taka pogoda. Może jadę troszeczkę jeszcze za wcześnie, ale tamta grzybówka była wykonana, no już chwilę, już będzie chyba ze 3 tygodnie temu, więc stwierdziłem, że nie ma na co czekać. Są jako takie warunki, dzisiaj wyjątkowo nie pada, ale oczywiście bardzo mocno wieje, jak codziennie, no niestety w naszym regionie ta wiosna jest mocno kapryśna, albo są zimne noce, albo są deszcze, no deszcze to akurat jeszcze najmniejszy problem, trzeba się cieszyć, albo wieje, no i nie mamy na to wpływu, więc stwierdziłem, że no jak dzisiaj jest w miarę, jest słonecznie, teraz się ruszy wiatr, no ale stwierdzimy, że pojadę. Co wam tu mogę powiedzieć, mieszaninę jaką tutaj zastosowałem na te trzy, będę miał dwa warianty na pewno, co najmniej dwa. Teraz jedziemy Topsin M, bo został mi z rzepaczku, więc stwierdziłem, że jeszcze go tutaj wykorzystam na kłos. Także wziąłem pół litra na hektar Topsinu oraz dorzuciłem też pół litra tebukonazolu. Nie mam tu żadnego greena, już z odżywkami tutaj też skończyłem, bo już pszenica sobie powinna poradzić. Aha, jeszcze oczywiście zwalczamy skrzypionkę oraz pojawiły się też pierwsze mszyce. No także trzeba coś z nimi zadziałać. Sobie myślę, jak już jadę, jak już gniotę, to już jedziemy z wszystkim. No i co ciekawe, te dwójkę, jak już wcześniej wspomniałem, to też nie było warunków do wykonania. Nie zdążyłem jej skrócić drugi raz. No, pszenica wyrosła dość wysoko. Dotarłem też do różnych takich, no może nie tam badań, ale do różnych pracy naukowych, że na temat właśnie drugiego skracania. Jeśli, no, miałoby być wykonane nieco za późno w przypadku te dwójki, bo modus tam rejestracji, z tego co pamiętam, do w pełni wykształconego liścia flagowego, o. Ale ja znalazłem takie artykuły, które mówią o tym, że jeśli już pochewka liściowa zaczyna nabrzmiewać, no to raczej powinniśmy się wstrzymać z zastosowaniem tam regulatora wzrostu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ta pochewka zaciśnie nam się na kłosie i będą później tak krzywo wychodzić. One będą takie wyzwijane, liście nie będą chciały go wypuścić. Przez to zrezygnowałem wtedy z drugiego skracania i co ciekawe, robię to teraz. Dorzuciłem setkę modusa, dosłownie setkę na hektar, jak już jest pszenica w pełni wykłoszona. Może mi to coś jeszcze pomoże? Mam nadzieję, że tak, no bo jest naprawdę wysoka. Ostatnio mocno przepadywało, w jednym miejscu już mi ją położyło. Ale jeszcze nie, no nachyliło, nie powiem, że położyło, ale jest dość mocno nachylona. Także no, tak uznałem teorię odnośnie regulacji jeszcze takiej spóźnionej. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. A co więcej wam mogę powiedzieć o samym zabiegu? No dbamy tutaj, zabezpieczamy kłos przed fuzariozą, z fuzarioza kłosów, no i septorioza plew. Także jeśli wykonamy dobrze ten zabieg, no może tutaj jakoś nam to nie zabezpieczy w niesamowity sposób plonu, bo jest on już tutaj zaprogramowany, jeśli można tak powiedzieć. Ale na pewno wpłynie nam to na jakość ziarna. No i jeśli go wykonamy, no będziemy mieli spokój tutaj, nie będziemy mieli w zbożu żadnych mykotoksyn, także czy to, no może u nas jeszcze w okolicy, jeśli sprzedajemy pszenicę na jako zboża paszowe, jeśli ona idzie na paszę, no może jeszcze nie jest to aż tak badane, ale wiem, że w niektórych regionach już zaczynają to sprawdzać, także warto o to zadbać. No bo też gdyby na przykład pszenica złapała, o tu jest róweczek. Dobra. Bo no bo byłoby szkoda, gdyby nam pszenica złapała parametry, mielibyśmy białko, fajną liczbę opadania, gluten, a się okazuje, że są mykotoksyny i właściwie nikt nam tego jako konsumpcję nie weźmie. Także no zabieg, jeśli
jeśli byśmy go wykonywali samym debukonazolem, co też jest, co też powinno sobie poradzić, to nie jest naprawdę drogie, no zależy. Im większa bańka sobie tam kupimy debu, to naprawdę ten koszt na hektar nie jest taki wielki. Jeśli już poszły nakłady, bo poszły niemałe, bo pszenica dostała bardzo dużo azotu, dostała dwie fajne grzybówki, pierwszą i drugą, także myślę, że to jest taka wisienka na torcie i jednak powinniśmy to wykonać. Jeśli myślimy o sprzedaży, jeśli nie myślimy o sprzedaży, ja będę większość pszenicy na pewno dawał świnkom, no to czego też mam im dawać jakoś tam z mykotoksynami? No, myślę, że nie ma to najmniejszego sensu, także skoro już nakłady poszły, nie ma co rezygnować z tej trójki. Ja tak robię, czy robię dobrze, nie wiem. Mam nadzieję, że nie są to pieniądze wyrzucone w błoto. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Może opowiem. Aha, dość ciekawą sytuację mam w pszenicach. Dużo wyskoczyło mi owsa głuchego. No nie tylko u mnie pojawiły się te typowo jare chwasty, no ale część pól poprawiłem. Tutaj też jest, ale jest go jeszcze na tyle mało, że widzę w ogóle. Znaczy teraz już jest po ptakach, ale nie ma sensu wjazdu. Wyskakuje gdzieś ten owiec głuchy, ale tyle to jest nic. Tutaj może sobie zostać. W innych polach tam za domem, może mi się jeszcze uda coś nagrać stamtąd, poprawiałem. Już było mocno, już było naprawdę późno, ale pojechałem samym aksjalem. Długo tak nie chciało wziąć tego owsika, ale w końcu zżółk. Także poprawka myślę, że no nie była tania, ale można ją uznać za zaliczoną, no bo ten owiec głuchy, jak on nam wyskoczy, to się potem rozsieje i za każdym razem będzie więcej. No ale o tym już nie muszę mówić. Także wydaje mi się, że to jest chyba wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.